Moja przygoda z fotografią zaczęła się dość przypadkowo. Od takiego prezentu na pierwszą komunię. Fotografowałem z tym aparatem kilka lat moich przyjaciół, kolegów, koleżanki na podwórku. I tak właściwie ten przypadek przerodził się w pasję, a później pasja w zawód. Pierwszy zawodowy, w cudzysłowie, aparat, jaki zdobyłem, czyli praktykę, skłonił mnie do tego, żeby sfotografować moje najbliższe otoczenie, czyli osiedla nowochódzkie. Oczywiście wiele z tych zdjęć, ponieważ wtedy jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem, są może mało ciekawe i nie noszą znamion zdjęć artystycznych, a bardziej dokumentalne. Na zdjęciach archiwalnych sprzed 30 lat możemy dostrzec rzeczy, o których dzisiaj mogą nam tylko starsi opowiedzieć. Na przykład saturatory z wodą sodową na rogach ulic, czy autobusy zwane ogórkami. Puste miejsca, na których dzisiaj stoją bloki. Zdjęcia przedstawiające architekturę Nowej Huty mogą posłużyć jako ilustracja konkursów Poznaj, jakie to miejsce. Ponieważ na wielu tych kadrach brakuje elementów, które dzisiaj widzimy, więc trudno rozpoznać te miejsca. Ale jest to bardzo ciekawa zabawa, pokazać fragment Nowej Huty i spróbować odgadnąć, które to miejsce. Uśmiech, tak jest. Jeszcze raz, do góry troszeczkę, masz do góry i spojrzenie też wyżej, okej, okay. Jeszcze raz, dobrze, super, spojrzenie w obiektyw, tak jest. Na początku lat 90. zacząłem współpracę z Hutą Sędzimira. Na terenie huty wykonałem setki, może tysiące zdjęć. Miałem okazję poznać wiele miejsc niedostępnych nawet dla pracowników huty Sędzimira. Taką najciekawszą historią było fotografowanie pieca Martynowskiego w czasie jego remontu od środka. Hale pokryte warstwą 10-centymetrowego pyłu. Wchodząc tam ze sprzętem, stwierdziłem, że prawdopodobnie sprzęt będzie do wymiany. Inżynier, który mnie oprowadzał po tych halach, stwierdził, że w tym momencie, kiedy my tam się znaleźliśmy, to jest właściwie już uzdrowisko, bo parę lat wcześniej to tego pyłu było dużo więcej. Wszystkie moje wizyty w hucie Sędzimira niestety były zawsze w towarzystwie pana z wojskowości i zdjęcia te były robione właściwie pod dyktando. Nie było możliwości zrobienia czegoś, co mogłoby być ciekawym zdjęciem artystycznym. Kiedy w hucie Sędzimira troszeczkę więcej luzu wprowadzono, to powstały zdecydowanie ciekawsze zdjęcia, mniej dokumentalne. Super, bardzo ładnie. Spojrzenie w obiektyw, znakomicie. Świetnie. Kręcimy trochę biodrami. Skręcimy biodrami tutaj i twarz pochyl się do przodu troszeczkę. Dobrze, super. Wyżej twarz, wyżej troszeczkę. Bardzo dobrze. Okej, okay, strójki. Bardzo dobrze. Super. Taką najciekawszą historią było fotografowanie Teatru Ludowego, pracowników Teatru Ludowego i wszystko to, co dzieje się w teatrze od kuchni. Najsympatyczniej wspominam współpracę z Tomaszem Schimscheinerem, Piotrem Pilitowskim, Rafałem Dziwiszem. Mieliśmy również okazję fotografowania Anny Dymnej, Romana Gancarczyka i jego żony Ani Radwan. Oprócz aktorów było wielu sportowców, polityków i wielu innych. Okej, okay, uśmiech, tak jest, super. Bardzo ładnie. Organizacja stadionu polega na tym, aby spełnić wszystkie te wymogi, które Ekstraklasa narzuca na kluby.
na rozgrywki meczów mistrzowskich. W tej chwili już stadion dysponuje 6000 miejsc siedzących, z tego 1000 pod dachem. Będzie pełny monitoring stadionu, elektronika przy wejściach i już było próbowane oświetlenie. W tej chwili wykonywane są strefy dostępu, drogi dostępu oraz, no to co najważniejsze, podgrzewana murawa, która jest takim warunkiem, aby z końcem lutego można było grać na tym stadionie. Kibice mieli warunki niezłe, piłkarze znacznie gorsze. Na płycie mimo starań śnieg i lód. Marzec przypomniał się po latach, że jest miesiącem zimowym. Problemem takim zasadniczym w utrzymaniu tej płyty to była sprawa rozpoczynania meczy, rozgrywek ligowych wczesną wiosną, ten czas, kiedy jeszcze na murawie leżał śnieg. Nieraz były to naprawdę duże zwały tego śniegu. Specjalne pługi były robione do zgarniania tego śniegu z nawierzchni. Warunki finansowe na to nie pozwalały, żebyśmy mogli sobie fundnąć płytę boiska z podgrzewaniem. Po zakończeniu modernizacji stadion Hutnika będzie jednym z najnowocześniejszych kameralnych stadionów w Polsce. Będzie posiadał nową podgrzewaną murawę. Mam nadzieję, że będzie to murawa, na której zawodnicy będą chętnie grali i jakość jej będzie mistrzowska. W lewo z 5 cm. Jeszcze troszkę. Jeszcze ciut. Za dużo. Dobra. Ideał. Ta modernizacja jest ze wszechmiar bardzo konieczna. Ona służy nie tylko dla sportu wyczynowego, ale również dla sportu masowego. Mam nadzieję raz, że Hutnik w tym sezonie awansuje do drugiej ligi. Dwa, że zwiększy się liczba kibiców, gdyż stadion będzie dzięki monitoringowi stadionem bezpiecznym. A mam nadzieję, że już władze Hutnika zadbają o to, aby ściągnąć jak najwięcej kibiców na mecze swojej drużyny.